W imieniu uczniów naszej szkoły witamy serdecznie wszystkich zaproszonych gości na uroczystym apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Prosimy o wysłuchanie części artystycznej przygotowanej przez uczniów klas 2 BL i 2 AU, a także przedstawicieli klas 2 BT i 3 CR. Prosimy o zabranie głosu przedstawicieli Rady Rodziców. Jest mi bardzo miło, że w imieniu Rady Rodziców mogę złożyć serdeczne wyrazy podziękowania za wychowawczy i dydaktyczny trud szanownej dyrekcji, państwu wychowawcom, gronu pedagogicznemu i wszystkim pracownikom Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego imienia Franciszka, generała Franciszka Kryberga. Proszę przyjąć od rodziców najszczersze życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i realizacji własnych pomysłów, którym efektem będą osiągnięcia naszej kochanej, zdolnej młodzieży. Dziękuję Państwu. Prosimy o zabranie głosu Pana Dyrektora. Chciałem powiedzieć, że mamy nową Radę Rodziców. Pani Przewodnicząca dzisiaj nie może uczestniczyć, ale jest Pani Wiceprzewodnicząca, Pani Alicja Zawisza, która do nas wygłaszała słowo i Pani Anna Tudruj, skarbnik też Rady Rodziców. Także witamy serdecznie Pani. Witamy serdecznie dyrekcję, rodziców, nauczycieli i uczniów naszej szkoły na dzisiejszym święcie. Rok temu, jak pamiętamy, było również wielkie święto. Szkoła nasza obchodziła 70-lecie. Pamiętamy, że przyjechali absolwenci i z Lublina, i z całej Polski, a nawet z zagranicy, można powiedzieć, że z całego świata, którzy przyjechali po to, żeby tutaj spędzić parę godzin, żeby się spotkać ze swoimi kolegami, koleżankami i nauczycielami, z którymi kiedyś właśnie spędzali chwile szkolne. Przywieźli zdjęcia, albumy, czasami były nawet łzy. I wszyscy powtarzali, że w szkole to było właśnie fajnie, w szkole to było tak, że pamięta Pani, jak to było, cośmy nawet zrabiali, a ja Panu teraz mogę powiedzieć, jak ja ściągałam Pana na lekcji i tak dalej, i tak dalej. I tutaj można sobie zadać pytanie, dlaczego było tak fajnie? Co stanowi o tym, że w szkole jest fajnie? Czy elegancko pomalowane ściany w sali gimnastycznej? Czy piękne pracownie, czy wspaniała biblioteka? Domyślamy się, że nie. O tym, o obliczu szkoły decydują nauczyciele. Nauczyciele. O tym, czy szkoła jest fajna, czy nie. Oczywiście pracownicy, dyrekcja ma swój wkład. Ale czasami można powiedzieć tak, no coś takiego nadzwyczajnego, no przychodzi sor czy sorta na lekcję, coś tam pyta, prawda, coś tłumaczy, zadaje. I co tu takiego jest nadzwyczajnego? Właśnie to, że jest normalnie, że jest tak codziennie. Jeżeli rano słuchamy jakiejś muzyki z radia i coś robimy, no to jest normalnie, wszystko jest okej. Ale gdyby tak poszły jakieś fałszywe tony, prawda, jakiś fałsz muzyczny, wtedy od razu czujemy, że jest coś nie tak, że jest jakiś fałsz. Zdarzają się ludzie, którzy no nie wszystko im się podoba wśród nauczycieli. Wakacje mają, prawda, to tamto. Ale niech taki krytyka przyjdzie, stanie przed klasą i spróbuje coś powiedzieć. Fałszywe tony jego wypowiedzi będą natychmiast słyszane. I właśnie to, że jest tak normalnie, że jest tak codziennie, to tak ma być. Tak jest dobrze.
taki wiersz dzisiaj otrzymaliśmy od Was. Tam między innymi było napisane, że nauczyciel dużo zdrowia mieć musi, zanim uczniów do myślenia przymusi. Proszę pomyśleć, kto się tak naprawdę martwi tym, czy zdamy kiedyś maturę, czy zdamy egzaminy. Nauczyciele się martwią, prawda? I to już od pierwszej klasy zaczynają się martwić. A my uczniowie, no gdzieś tam może z tydzień przed egzaminem zaczynamy się martwić, jak to będzie. Także tego właśnie zdrowia, do tego martwienia się o Was i tego osobistego zapału w dalszej części, w dalszej pracy nauczycielskiej i pomyślności w życiu osobistym wszystkim Państwu życzę. Z tej okazji, jak wiemy, wszyscy nasi nauczyciele powinni otrzymać nagrody, bo wszyscy na nie zasłużyli. Jednakowoż no, zwyczaj jest taki, że otrzymują, powiedzmy, reprezentanci naszego grona. I tak, pani kierownik Maria Wesołowska otrzymuje nagrodę lubelskiego kuratora oświaty. Jest zaproszona na uroczystość jutro do sali wojennej Urzędu Wojewódzkiego. Pan profesor Tomasz Machoń otrzymuje nagrodę prezydenta miasta Lublin. Jest zaproszony na uroczystość w poniedziałek do Teatru Starego w Lublinie. Pan profesor Edward Mańko otrzymuje nagrodę prezydenta miasta Lublin. I również jest zaproszony na tą uroczystość. Pan dyrektor Ryszard Krzyżowski otrzymuje nagrodę dyrektora. Pani dyrektor Bożena Podgórska otrzymuje nagrodę dyrektora szkoły. Pani kierownik Barbara Sieńko otrzymuje nagrodę dyrektora szkoły. Pan profesor Andrzej Abramowicz. Pani profesor Renata Ciołek. Pani profesor Marzena Gajewska-Kwan. Pani profesor Monika Gierak. Pani profesor Grażyna Gil. Pani profesor Małgorzata Górna. Pani profesor Anna Herda. Pani profesor Teodora Kosio. Pani profesor Beata Lewicka. Pani profesor Edyta Malec-Toś. Pan profesor Krzysztof Olszewski. Pani profesor Beata Maćkowska.
pani profesor Renata Pastuszyk. Pani profesor Bożena Powała-Niedźwiecka. Pan profesor Andrzej Pytka. Pani profesor Katarzyna Słowka. Pani profesor Wiesława Szyszkowska. Pani profesor Małgorzata Wernicka. Teraz gratuluję wyróżnionym i wszystkim życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo.